Hej, cześć, witajcie. Witam was z powrotem. I przechodzimy do czynności, które mieliśmy robić. Tak więc witam was na drugim odcinku z Minecrafta. Odcinek codziennie o 17. Zapraszam serdecznie. Póki się mi nie znudzi, będę nagrywał. Okej, zróbmy sobie zbrojkę, klatę dokładniej. Dobra, no i trzeba pozbierać gałązki. I nowe zasadzić. To jest, ty miałeś piątkę. Okej, to jest kolejne. Syk. Dobra, posadzę od razu, żeby o tym nie zapomnieć. Jak zapomnę, to będzie lipa. No i będzie. Dobra, dyrta zabiorę, to odłożę, to i to. Dobra. Tak się będzie to robiło szybciej po prostu. Dobra, jeszcze hełm potrzebuję i wszystko będzie git. No i kolejna gałązka. Niech będzie. Zobaczmy, co się kryje w netherze. Jaki mamy spawn. Czemu ja mam tego te szary? Ej, spawn git. Jak najbardziej się cieszę z tego spawna. No, w portecy nie widać, ale spawn jest okej. Co nie? Kopać, to chyba się tak nie da. No. Zarąbisty spał. Pytanie, jak daleko jest forteca. Hit. Co to jest? Pink? Petals. Ha, i to jakieś kwiatki, które rosną. Ale to zap. Oj, ale to na. Ale to będzie zarąbiście wyglądało. Pewnie ludzie zrobią na. Nawet nie Twixów będzie coś, żeby to było bardziej 3D takie. Co to jest? Cherry Lock. Kurde. Dziewczyny się teraz zakochają w Minecrafcie. Kurzowe drewno. Już widzę taki jeden pomysł na. Na wykorzystanie tego. Nie mam pojęcia, co tu się stało, ale nie wiem, jak ta woda mnie załapała. Naprawdę, nie mam pojęcia. Trzeba jeszcze mięso przepalić. Nie wiem, że trzeba mięso przepalić. Jak zwykle zapominam o czymś, ale to w miarę normalne chyba. Dobra, to schowam lepiej. Mi się to nie przyda. Dobra, tu postawimy naszą farmę. Czy tam moją.
Nic. Coś było chyba z błotem, że na błocie bardzo szybko rośnie to pszenica. Farma zrobiona. Wtedy czas na rozbudówkę. Dobra, przypalam, żeby sobie płytki, półpłytki zrobić z tego. No. I sucia. Zawsze też śrubek ktoś da. No to w kinę, let's go. Nie mam co robić w sumie. Przydałoby się iść do jaskini i jakieś diamenty poszukać. Farmę ogarnijmy może troszeczkę. Dobra, niech się rozmnaża. Zajebiście. Ciekawe co mnie podjarało. Czyż ja nie dotknąłem tej lawy? Co jest nie tak? Jak ty... co? Nie, bo kto... bo nie mógł tego przeżyć przecież. On tam żyje? Czy co? O. Co? Kolejny jakiś, czy co? Do zobaczenia do następnego. Hej, siemanko. No i cześć.